Ostatnio zrobiono taką przeróbkę nas. Aha. Gdybyśmy byli kobietami. A chleb, proszę pani, ile kosztuje? Ja pani powiem. Gdybyśmy byli kobietami, to przerobiono nasze twarze w takiej aplikacji. I moim zdaniem najbardziej atrakcyjny by mi chopo. Jak co? Jak wasze, jak nasze przerobiono nas na kobiety, wiesz, twarze zmieniono. To Michał Kol byłby najładniejszą kobietą? Tak mi się wydaje, że Michał był najbardziej atrakcyjny. Czyli przespałbyś się z nim, czy byś go poślubił? Nie, no chodzi o sam seks. Dobra, rozumiem. Pol zbiera rzeczy. No na razie, trzymaj się. Pytał Kacper Ruciński. No to co, chyba najwyższy czas się poznać. Taki tytuł miał twój pierwszy nieanonimowy felieton na weszło.com. Rzeczywiście. Bodajże w 2011 roku. Mhm. Po 3 latach działania weszło.com na anonimce. Tak jest. Czego się baliście? Nie, niczego. Ja nie mogłem wtedy... Nie mogę się ujawnić. Gdyż pracowałem w dużej firmie, nie chciałem, żeby myśleli, że ja tak naprawdę nie pracuję, tylko sobie robię stronkę i sobie piszę jakieś rzeczy. A w tej firmie nie miałem nic do roboty, się nudziłem. Więc, ale uznałem, że jak zacznę się podpisywać, to oni zrozumieją, że się nudzę i przestaną mi płacić. Aha, albo dadzą ci po prostu więcej roboty. Albo więcej roboty, to już najgorsza, najgorsza rzecz. No, sam rozumiesz. A tam miałeś większą ekipę pisarzy tych felietonów, czy sam pisałeś sobie? No, kilka osób było. Na początku sam, potem doszły z 2 osoby, potem 4, potem 6, potem 10 i tak dalej. Wiesz, tak umiem liczyć dalej. Umiesz, ja wiem. Nie, to ja nie wątpiłem, nie? To wiesz. Ale jesteś, zresztą o tym też porozmawiamy, jesteś biznesmenem. Jakby nie było. Ale a propos tego artykułu, to jest ciekawa historia, ale może mi wyprowadzisz z błędu, bo wyczytałem, że ten artykuł zniknął z sieci. Dlaczego? Bo mi wszyscy go linkowali i ciągle wrzucali, żebym się ustosunkował do jakichś pojedynczych zdań, więc uznałem, że jak go usunę, to przestaną mi dupę zawracać. I tak się stało? Znaczy, aż do teraz, bo ty oczywiście musiałeś wrócić do tego. No na 10-lecie, nie? Pomyślałem, że taki jubileusz. Weszło.com to jest jakby portal internetowy, prawda? Który powstał w 2006 roku. Ósmym. Miałeś 26 lat wtedy? Dobrze liczę? No, pewnie tak. 82. Tak. Bardzo młody człowiek, jak na zrobienie portalu internetowego w 2008 roku. Był już YouTube? Słuchaj... Nie było jeszcze chyba YouTube'a. Nie, no musiał być już YouTube. Gdzie? Tak? No tak mi się zdaje, ale nie dam. Ale początki, naprawdę, jeżeli był, to początki. Uciąć. Raczkowanie w ogóle YouTube. Wiesz co, no dobra, no ja byłem 26, niby mówisz, że jestem młody, ale już miałem taki przebieg w branży, wiesz, jak... No wiem, 14 rok, tak, zacząłeś być dziennikarzem sportowym. Tak. W Przeglądzie. Tak. Tak. Super tak. Rozmowa nam się klei, naprawdę. No. Nie hejtuj mnie, to nie jest twój nie, program. Spoko, no. Jest mój program, gdzie wszyscy się kochają. To jest Love Park. No dobrze, ale no, ja cię chciałem pochwalić, że 26 lat nawet... To też jest pochwała za to, że w wieku 26 lat masz już taki przebieg właśnie w branży, że jesteś w stanie tak wielką rzecz zrobić, bo rozumiem, że to była dla ciebie wtedy, tak rozumiem, bardzo duża rzecz. Jakby bardzo duży wtedy... jakby skok, zrobienie swojego portalu. Ktoś się do ciebie zgłosił, kto wiedział, jak to zrobić od strony takiej, wiesz, no nie wiem, informatycznej, technicznej? Nie, no ja się zgłosiłem do człowieka, wiedziałem, kto ma jakie strony internetowe w Polsce, wziąłem gościa na obiad, powiedziałem, że słuchaj, musisz mi zrobić stronę, on powiedział za ile i zapłaciłem mu. Jest strona, to nie jest wielka filozofia, wiesz. To nie jest wielka filozofia, jak wymianą, ja sobie wyobrażam. Jak z wymianą opon w samochodzie, mniej więcej, umawiasz się na określoną godzinę, ci się wymieniają, no to tak samo stawiają ci strony internetowe. Przecież ja tego nie programowałem w żaden sposób. Przecież nawet cię o to nie posądzałem. No. Dlatego pytam, jak to wiesz, jak to się wydarzyło? Czy ktoś ciebie znalazł, czy ty kogoś znalazłeś? To jest dla Ale mnie istotne. To nie była za dobrze napisana strona internetowa, bo pamiętam, że musiałem ręcznie albo usunąć, albo zaakceptować każdy komentarz. Nie mogłem tak zrobić tego ciurkiem. Nie? I kiedyś wyjechałem na 3 dni i wróciłem i patrzę, tam było 21 tysięcy komentarzy.
I mówię, ja pierniż. To jest 3 dni klikania i cały dzień. Akceptuj, 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 akceptuj. Tak. Tylko że do wygrania masz. No. Tyle samo. I nic. A przepraszam, bo pan, każdy umie wrzucać rzeczy do internetu, ale na początku pan wspominał, że pan coś usunął. Jak to się robi? Bo ja mam taką jedną rzecz, co bym chciał zniknąć. Ale nie, no ja usunąłem tylko z własnego portalu. Nie pomogę ci w tuszowaniu twoich jakichś tam spraw z przeszłości. A, no dobrze, a co sprawiało, że usuwałeś komentarz? Co musiało się wydarzyć w komentarzu? Nie, no tam było takie szambo, że to wiesz, to łatwo się od razu na pierwszy rzut oka było widać, że do wywolenia. A procentowo ile było komentarzy, które usuwałeś, a ile akceptowałeś? Tak procentowo? Było pół na pół? Nie, czy było... nie no usuwałem z 10%, powiedzmy. Aha, czyli no jeszcze raz. Powiedzmy sobie szczerze, że ten komentarz nawet po mojej moderacji był, jak ten komentarz nawet po mojej moderacji to był, to też było niezłe bagno. Mhm. Raczej jakbym się pochwalił, że to ja byłem moderatorem, to w żadnej korporacji by mnie nie zatrudnili do takiego zadania. No rozumiem. No ale 2008 rok to i tak, wiesz. No która www, wchodzisz, jest. Ale 26 lat miałeś, człowiek ma tyle, najczęściej około tyle ma po studiach. Mhm. Studiowałeś? Tak. Studiowałeś dziennikarstwo? Tak. Skończyłeś? Nie. Dlaczego? Bo mi się nie chciało. Wiesz co, te studia były totalnie bez sensu. Studiowałem przez rok na Uniwersytecie Warszawskim, ale zaocznie, bo nie miałem czasu tak normalnie, bo chodziłem do pracy. Cały czas chodziłem do pracy. No i jak była pierwsza sesja, to przegląd sportowy wysłał mnie do Portugalii na chyba tydzień czy dwa i nie mogłem napisać tych egzaminów. Ale uczelnia podeszła do tego ze zrozumieniem, przynieśli mi to na jakoś tam na czerwiec czy coś, a wtedy były Mistrzostwa Świata, poleciałem do Korei i Japonii. Zawsze coś. I już nie podeszli tak ze zrozumieniem i mówię, w sumie po co ja tu w ogóle, wiesz, przychodzę. Mhm. To nie, no strata czasu totalna. Kazali nam wymyślić wywiad z Bogusławem Lindą. A ja miałem prawdziwy dzień wcześniej zrobiony z Olafem Lubaszenko. No to myślę sobie, co to za różnica, tak? Przyszedłem, mówię... Co to za... Nie, to samo mi odpowie. Nie, ale nie w tym sensie, wiesz. Znaczy, poszedłem do tego wykładowcy, no i mówię, czy muszę zmyślić wywiad z Lindą, czy mogę dać prawdziwy z Lubaszenką? Mówi, nie, trzeba zmyślić z Lindą. To fajny wykładowca w ogóle. No, no i to potem już wiem, skąd... Już wiem, skąd niektórzy dziennikarze się biorą z tym wymyślaniem. Tragedia. No, tragedia. No, ale ja zapraszam tutaj do programu naprawdę, wiesz, wybitne jednostki, nie? Mhm. W swoich branżach. Mhm. A ty się czujesz bardziej dziennikarzem, biznesmenem? Wiesz co, no, z dziennikarstwa wyrosłem. Biznes gdzieś tam z czasem przyszedł, ale bardziej się czuję wciąż dziennikarzem i może bardziej jestem biznesmenem. To wiem, pokrętne trochę. Ale jakby moje samopoczucie nie współgra z tym, kim realnie jest. Czyli jakbyś musiał wybrać jedną z tych dwóch rzeczy, to wybrałbyś dziennikarstwo. No nie, no wolę zarabiać tyle, co biznesmen. Czyli wybrałbyś biznesmeństwo. Tak jest. Jest takie słowo. A te dwie strony walczą w panu o dominację? O czas na przykład? Czy nie? Czy świetnie czy sobie poukładałeś życie, że... Sobie masz dwie komórki. Chciałem sobie zwizualizować tą walkę, wiesz. Może jej nie ma, a drugim. To jest pełna zgoda. Nie, no mówimy tak do siebie, wiesz. Ja dam coś... I dialog. Dogaduję biznesmen z dziennikarzem, wiesz. Nice. No. Rozkręciłeś, ale dalej rozkręcasz. To jest jakby proces długi. KTS weszło, klub sportowy. Od zera stworzyłeś klub, który gdzieś tam w jakichś tam dalekich planach, marzeniach ma normalnie walczyć o mistrzostwo ekstraklasy. Dobrze. Oczywiście, zrozumiałem tak. Twój przekaz? Oczywiście, że tak. Nikt mi w to nie wierzy. Natomiast ja zawsze... Nikt ci w to nie wierzy? Naprawdę nikt ci w to nie wierzy? No, kilka osób uwierzyło. Okej, okay, w porządku. Ja ci wierzę. Ostatnio tak się zacząłem zastanawiać. Kurczę, mam 39 lat. Jakbyśmy co roku robili awans, ale to jest niemożliwe, no zawsze tak trzeba sobie dać. Aha. Jakieś widełki. No. Tak realnie w ekstraklasie to można być za 20-25 lat. Co ty gadasz? Ja będę miał 64 lata, po co mi to? Już mi się nie będzie chciało. No. Tak się władowałem, bez sensu. Co ty gadasz? No. Ja myślałem, że ty zachęcisz ludzi, żeby... Tu... Czy ty już masz te pieniądze? Nie, słuchaj, tak naprawdę duża frajda. Zawsze ludzie się dziwią, że nie wiem, taki klub bez tradycji. No każdy klub kiedyś nie miał tradycji. Każdy by został kiedyś założony. Żaden klub by nie powstał, gdyby nie miały powstawać kluby. No tak, ja nie rozumiem. Niektórzy podchodzą tak do tego, jakby było jakieś takie okienko, takie widełki, powiedzmy między 1910 rokiem a 1940, kiedy można było zakładać kluby sportowe. Jak się nie załapałeś, to już
Tak. Nie ma. Że bez tradycji wtedy. Już nie ma sensu zakładać klubów. No dlaczego? No to bez sensu. No ale możesz założyć klub od nowa, ale już z tradycją jakąś, nie? Na przykład mają tradycję, że 1 czerwca mają tam Dzień Świni na przykład. No jest to jakaś tradycja, którą wiesz, to jest klub z tradycją. No jest to pewna myśl. Wiesz, Legia od KTS-u będzie tym się różniła za 500 lat. Że będzie miała 600 lat, ale, a KTS 500. Tak, i będą mówić, nic chyba powstało to nawet w tym samym roku. No. Tak będą mówić za 500 lat. Jakoś w podobnym czasie powstały te kluby, no. Tak będą mówić. Stawiński czy jakoś tak, ja nie już, założył? Ja już tego niestety nie dożyję, ale... No nie, no. No ale to jest fajna sprawa, zresztą to ja się też zajarałem tym. To trafił do mnie ten filmik i tak jak wspomniałem, wierzę ci. I ufam, że to gdzieś, no nie wiem, czy będą kiedyś mistrzem ekstraklasy, natomiast te emocje... będą gdzieś ewoluować. Nie, no jest zajebiście, wiesz, założyliśmy sobie klub dla fanu. Na początku mieliśmy robić to tak totalnie dla fanu, czyli mieliśmy... Że wtedy jeszcze nie było... Trenera w przerwie będziemy zmieniać, albo będziemy wszystkie te patologie polskiej piłki będziemy przenosić do tego klubu. Jak gdzieś jakiegoś piłkarza upokorzono, to my upokorzymy swojego 3 razy bardziej i nagramy o tym filmie. Bo taką macie tradycję też. Tak, zeszmacimy kogoś jeszcze bardziej, na przykład niż Polonia Warszawa. Albo weźmiecie tego zeszmaconego, żeby on grał u was. Żeby to było albo jeszcze. Nawet tak. Będziemy totalnie parodiować polską piłkę, nie? Jak jakiś trener ma jakąś popieprzoną taktykę, to my ją jeszcze bardziej popieprzymy i będziemy mówić, że to jest jego taktyka, że nią będziemy teraz grać. Ale potem przyszli ci piłkarze i tak się okazało, że oni chcą wygrywać, wiesz? I tak nagle głupio im powiedzieć, słuchaj, dzisiaj to przegrywamy, bo parodiujemy tam Stal Mielec, nie? I zaczęliśmy wygrywać, no i tak wygrywamy już któryś sezon i idziemy w górę, no. No super, super, kibicuję. Ostatnio patrzyłem, bo awansowaliście do... Bo ja się... Teraz jest klasa okręgowa. Klasa okręgowa. Tak. I potem awans, jeżeli awans, to gdzie? Normalnie byłby awans do 4. ligi, ale jak na złość zrobili nam podgórkę i wprowadzili 5. ligę od tego sezonu. I ty myślisz, że to dokładnie dla ciebie, tak? Gremium PZPN-u mówi, słuchajcie, jest gościu, który mnie kurwia. Robimy 5. ligę. Jacek, wyluzuj. Robimy, kurwa, 5. ligę. Albo ja zrzucam... Co Niemcy rzucają. Odznakę i pistolet oddaję i koniec. No to życzę oczywiście powodzenia i też mam nadzieję gdzieś tam się załapać na... Bo też się jakby zadeklarowałem, tak? Że... Ja też ile zadeklarowałeś? Nie mogę powiedzieć. Nie, no powiedz. Nie mogę powiedzieć. 1000? 30-krotność czegoś. Dobra, liczę. Nie mogę powiedzieć czego, ale 30-krotność. Okay. To mogą być różne liczby. To ale skromnie. Nie, dużo, dużo. Dużo? Jeżeli myślisz o tym, co i ja wpłacisz? Myślę, że myślisz, to w ogóle się mylisz. I wpłacisz? Czy tylko zadeklarowałeś, że mi popsuć zabawę? Ja wpłacę dokładnie tyle, ile ty powiedziałeś, że ja wpłacę. Czyli 1/5. 20% tego, co zadeklarowałem. Bo powiedziałeś, że dokładnie na tyle wam jakiś tam system czy coś wyliczyło, nie? Że z deklarowanej kwoty przez ludzi 20% realnie może wpłynąć. Tak. Ja się dostosuję. Już nie będę wychodził przed szereg. Nie? No nie dam 100%. Ale to nie na tym polega. Bo wiesz, ten człowiek jest dziwny, nie? Dał 100%. Musimy na niego uważać. Oddajmy mu pieniądze, w razie co? Jest wysłany przez Legię. Czyli będziemy wspólnikami. No tak, no będziemy... A zagłosujesz wspólnikami? Na mnie? Ja będę ja chcę na pierwszym tego syna. Co? Chcę być prezesem tego klubu, ale muszą mnie wybrać teraz. Pytam, czy zagłosujesz na mnie. To ty już walczysz o te głosy? No. A kiedy to się wydarzy w ogóle? No za 2-3 tygodnie. Za 2-3 tygodnie? Mhm. No dobra, ale to będzie kosztować. No to nie jest. Mój głos jest... Nie, no oczywiście, no nie wiem, kto tam jeszcze kandyduje, wiesz, tak szczerze mówiąc. No jeszcze nikt. Na razie tylko ja. To ja też nie, chcę no, być prezesem tego klubu. Zagłosujesz na mnie? Ja na ciebie, ty na mnie. Nie. Mogę być prezesem tego klubu? Jeżeli wszyscy mnie wybiorą? Mhm. Co ty dajesz? No. A jakie są jeszcze te opcje? Nie, no musisz wpłacić wystarczająco pieniędzy, żeby mieć możliwość kandydowania na prezesa. Będą różne tam szczebelki. Mhm. Czyli prezesura dla bogatych. I potem będzie głosowanie normalne. Mhm. A ilu będzie ogólnie, ilu ma być tych członków, którzy będą głosować mniej więcej, wiecie? Jakby jakaś... Nie, zgłosiło się ile? 9 tysięcy osób? Nie, z 12-13 tysięcy osób się zgłosiło. No to powiedzmy, że tam z 5 tysięcy pewnie będzie głosować. Będzie zajebiście. Wiesz, jaką będziemy robić zabawę? Wiem. Będziemy głosować, kogo kupujemy, kogo sprzedajemy. No to ja muszę wiedzieć, jaki jest ten minimalny pułap, żeby wpłacić, żeby móc kandydować na prezesa. No i pewnie taki w face. Okej. Nie wiem, ile to jest. Jest dużo pewnie. No chyba 500 000?
Dobra, a na wiceprezydenta? Ty bym chciał... Gdybym chciał być wizy... Macie, pewnie macie. Skarbnik. Chciałbym być skarbnikiem. Nie, no dobra. A to jest, no dobra, to jest uczciwa kwota, uważam. Tak? Tak. No dobra, i, no to spoko. I wiadomo już, że prezesem jest ktoś, kto naprawdę, wiesz, coś ogarnia. No to nie, jak... no żartowałem, tam będzie, nie wiem jaki będzie próg, ale nie jakiś specjalnie ustraszający. Taki, żeby do przyjęcia był. No żeby było tych kandydatów trochę, no nie? No tak, no. No i ty będziesz kandydował. Mhm. No dobra, no to jeżeli ja nie będę kandydował, to umówmy się tak, że jak ja nie będę kandydował, no to masz mój głos. Dobra. Ale jak a będę... jak ja nie będę kandydował, to ty masz mój. Dobra. Ale... jak żaden z panów nie będzie ale kandydował, to co wtedy się wydarzy? Jak żaden z panów nie będzie kandydował? No. No nie będzie tego po prostu. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, bo... Nie ma takiej opcji. Krzychu dzwoni do mnie, mówi, słuchaj, jestem chory, czy byś mógł kandydować? I ja wtedy lecę, wiesz, kandyduję. A wybory mogą być korespondencyjne, więc nie ma problemu, jak się okazuje. Możesz z domu kandydować, znaczy głosować. No dobrze. Do wątku. To jest bardzo ciekawy wątek. Nie chciałbym go zamykać, bo jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz, której się dowiedziałem, wyczytałem. Że ty pojechałeś do Kongo. Nie. Że twoi ludzie pojechali do Kongo po zawodników z Kongo, żeby ich przywieźć i jakby osiedlić tutaj, załatwili im wszystko, jakby za, nie wiem, czy za twoje pieniądze, czy za pieniądze, nie wiem, twoich spółki, czy nieważne. W każdym razie zaangażowałeś się w ten sposób, że z ludzi z Kongo dałeś im propozycję jakby pracy jako piłkarza, tak? Tak. Ilu tych ludzi było? Do tej pory było... można powiedzieć, że pięciu, a tak naprawdę wypadałoby powiedzieć, że trzech, bo dwóch było takie, wiedzieliśmy od początku, że to nie będą piłkarze, ale z innych przyczyn wzięliśmy tego pierwszego takiego na doczepkę, wzięliśmy do drugiego zawodnika, bo łatwiej się zaopiekować dwiema osobami niż jedną. Aha. Więc... Tylko w samolocie, nie? Jedno miejsce masz wolne. Tak, no. Natomiast... Natomiast było ich pięciu. Jeden jest chłopak, który nam bardzo tam politycznie i biznesowo pomógł. Chciał być piłkarzem, więc umożliwiliśmy mu to, ale już wie, że nie jest piłkarzem, więc już przestał grać, ale dalej jest naszym przyjacielem. O, fajnie, super. Mhm. A trzech gra. Tak. Oni grają w KTS, weszło? Nie, przed programem właśnie oglądałem mecz z Tomiluszem, bo tam gra dwóch w pierwszej lidze. I jeden gra w KTS-ie, weszło. Super. Więc dwóch jest zawodowymi piłkarzami już, tak. A Stomil jest teraz w której lidze? W pierwszej. A ten, co gra w KTS, weszło, to jak to się stało, że akurat on, a nie tych dwóch? Po prostu przyjechało trzech i nagle Stomil Olsztyn się zgłosił po dwóch? Czy jak? Nie, no to długa historia. No, no wiadomo, pierwszy, długa. Mamy tyle czasu. Pierwszy przyjechał... znaczy, my wychodzimy, wiesz, z założenia, że każdy musi przejść przez KTS i po prostu, żeby się zaklimatyzować w Polsce. Bo pierwszy chłopak, który przyjechał tak z totalnej biedy. Nie umiał czytać, pisać, wiesz, pierwszy raz w życiu jechał windą, pierwszy raz widział schody ruchome, pierwszy raz widział szczoteczkę do zębów, bo nie mówię o jakiejś tam pralce i tak dalej, pierwszy raz widział dezodorant, więc trzeba było go nauczyć życia tak naprawdę, nie? Nauczyć czytać, pisać i gdybyś go wrzucił bez względu na skalę talentu do jakiejś zawodowej szatni, to by go zjedli po prostu, wiesz, bo to jest jednak konkurencja i to środowisko jest dość brutalne. No, a czy on w ogóle, nawet jak go nauczyłeś, nie wiem, czytać, pisać, to czy on mentalnie i psychicznie i tak jest w stanie tę presję ogarnąć? Tak, on akurat nie odczuwa presji, mam wrażenie, w ogóle. Ale w każdym razie każdy, kto stamtąd przyjeżdża, musi pograć w KTS-ie, musi pomieszkać w Warszawie, bo to jest totalna, totalna różnica. To nie jest tak, jak przeprowadzenie się z Francji do Polski. To jest zupełnie co innego. I jakby wiemy, że nie można się spieszyć w tym wszystkim. I tak pół roku, rok w KTS-ie to nie jest żadna ujma dla zawodnika. Niech on sobie tu gra spokojnie, a potem jest bardziej gotowy. Bo my uczymy języka, treningi indywidualne i tak dalej. No przygotowujemy do takiego europejskiego grania. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Mamy plany, żeby raz na kilka lat plany, marzenia, żeby trafić jakąś taką totalną perełkę. Wiesz, bo Kongo jest jednym z... Właśnie dlaczego Kongo akurat? Po pierwsze dlatego, że mój wspólnik Dominik Ebebenke ma korzenie z Kongo. Jest Polakiem, ale ma korzenie w Kongo. A po drugie jest to kraj, z którego niemal się nie da wyjechać. Niemal, bo jakby transfer do KTS był pierwszym w historii zarejestrowanym transferem FIFA. To przez FIFA szło w ogóle. No tak, zawsze idzie przez FIFA. Aha. W każdym razie stamtąd się prawie nie da wyjechać. Jest to bardzo trudne i jednocześnie
ten rynek nie jest skautowany. Wszystkie inne są totalnie skautowane, a tam się ludzie boją jechać. Skauci się boją jechać. Nikt prawie tej ligi nie ogląda, bo się boi. My akurat się nie boimy i tam a sobie czego się boją działamy. Konkretnie ci ludzie? No wiesz, że znajdą i nie będą mogli go wyciągnąć? Nie, no to jest kraj, jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Ogromna jest przestępczość. Liczba morderstw jest też ogromna. No, nie jest to raj do życia. Kinshasa, w samej Kinshasie, według nieoficjalnych danych, mieszka około 19 milionów ludzi. To jest największe francuskojęzyczne miasto świata. No i tam naprawdę nie ma nic. Ale naprawdę nic, że jak masz tam 3 dolary, no to już jest fajnie, jak masz te 3 dolary. Mhm. Więc teraz jak ci chłopcy tu przyjechali i zarabiają normalne pieniądze, przecież zarabiają jak piłkarze. Piłkarze w pierwszej lidze zarabiają nieźle. Spoko zarabiają. No to nagle się okazuje, że mogą utrzymywać swoje rodziny i swoich przyjaciół w Kongo, jeszcze im coś zostaje. Mhm. To jest fajna historia, bo to jest jeden z takich fajniejszych projektów, jakie w życiu zrobiłem, bo to nie jest jakieś tam pieprzenie o jakichś tam akcjach, to nie jest wypisywanie... Też bardzo to, ale to nie jest pisanie kredą, wiesz, na chodniku, żeby tam, albo klękanie przed meczem, że to niby komuś pomoże. To jest taka realna zmiana życia. Myślę, że mało osób może powiedzieć o sobie to, że totalnie odmieniła życie obcej osoby, tak? Że zmieniła jej świat. No, nawet ja nie akurat, jednej, no. No tak, ale ja akurat mogę to powiedzieć i z tego jestem mega, mega dumny. To jakby bez takiej fałszywej skromności mówię, że to się mega fajnie potoczyło i ci ludzie, którzy przyjechali, też są fajnymi, wartościowymi ludźmi, którzy w Kongo by ich nie czekało nic dobrego, wiesz. Średnia długość życia tam jest chyba około 40. W jakim oni są wieku ogólnie? To są 20 lat, 21. No. Więc tak naprawdę, gdyby nie wyjechali, to wiesz, to by było kiepsko. No, pierwsze, co musieliśmy zrobić, to przecież prawie wszystkie zęby im wymienić, nie? Bo to też inwestycja, bo to wszystko tak podziurowione było, że... No ja wiem, ile kosztują zęby, nie? Sam mam, nie? Tak? 6 nowych są. Tak. Mam, naprawdę. A pan miał kogoś takiego, kto panu tak zmienił życie kiedyś? To działa... Chyba nie. Nie? Czyli tak zwany self-made man. A jak? Okej. Masz siebie za narcyza? Nie. A tak wydaje się? Nie, no wielu ludzi jakby trochę tak uważa, że masz siebie za narcyza, natomiast ja tak w ogóle nie uważam. Ale chciałem spytać, wiesz, czasem człowiek może powiedzieć, no tak, mam siebie za narcyza i ciekaw byłem, czy ty na przykład jesteś w stanie powiedzieć o sobie, tak, jestem narcyzem i tyle. Tyle w temacie. Czyli nie? Czyli nie masz sytuacji, że rano wstajesz i... Ale jestem zajebisty, nie? Stan, kto jest zajebisty, ty jesteś zajebisty. No dobra, czyli czasami tak robię, ale to już narcyzm od razu? Nie wiem. Nie, właśnie widzisz, właśnie o to chodzi, że ludzie często mylą trochę jakąś taką pewność siebie z narcyzmem, nie? Że ktoś jest po prostu pewny siebie, bardzo dobrze się czuje ze sobą, jest często dumny z siebie, z tego, co robi. Ja wiem, i już co jest dobrego zrobiłem, co zrobiłem złego i w czym jestem dobry, w czym zły. I jakby nie mam problemu, żeby ty mówić, ale czy to jest narcyzm? W czym jesteś zły w takim razie? O kurwa, w niczym. No to nieźle, no to fajnie. No to kto mi się tu trafił? No to... Człowiek, który w niczym nie jest zły. Naprawdę w niczym? Ja pierdolę. Wiesz, jak ciężko jest być mną? Ja bym sobie nie poradził. No. Ja sobie sam wymyśliłem rzeczy, których nie potrafię, żeby nie oszaleć. A ty normalnie? Czyli grillujesz zajebiście. Ale na gazowym. Na gazowym, na gazowym. Bardziej ekologicznie? Czy nie? Ale... Nie wiem. Jakby nie jest... Gaz to nie grill. Ale mówiąc szczerze, wczoraj gazowałem właśnie w różnych znaczeniach i jednocześnie... Bo wszystko robisz zajebiście. Oczywiście, ale a propos tej ekologii, to muszę się przyznać, że rozpaliłem obok ognisko tylko tak, żeby się paliło, żeby było miło. Więc to nie mieszałbym ekologii z moim wyborem grilla. Okej. Okay. Uważasz, że mięso z grilla jest lepsze? Jesz mięso? Ale mięso z grilla jest lepsze od mięsa z gazowego niż z cyklowego, tam, czy z brykietowego. Czy... Myślę, że jest dokładnie takie samo. Myślisz dokładnie tak? Jesz mięso? Tak, ale na tony. Na tony? Kupujesz mięso na tony? Tak. Dzwonię na przykład, cześć, macie tam 5 ton polędwisy. 5 ton uszu. 5 ton. I zawsze 5 ton świńskich uszu, poproszę, na jutro mam wielką imprezę.
KTS weszło się bawi. Bo mamy taką tradycję. Co chciałem? Chciałem powiedzieć... A to jest dziwne, że jem mięso? Nie, 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 nie. Po prostu świat trochę szaleje na tym punkcie, żeby nie jeść mięsa, więc tak w ogóle tak... Już sobie zamówiłem sobie dietę pudełkową jakiś czas temu i zawsze mi smakowała i zauważyłem, że od 3 tygodni wszystko dostaję wege. Jakieś kotlety z buraka jakieś, i odmówiłem już tą dietę. Nie chcę już tego jeść. No ale to nie możesz zaznaczać w tej diecie, że co chcesz? Na przykład no, to są takie diety teraz, że coś zaznaczasz. No to muszę na taką zmienić właśnie. A nie zaznaczyłeś przez przypadek wagę? Nie, nie. Tam raz na tydzień mi dadzą jakiś plasterek czegoś. Raz ale na wiesz, tydzień? No. Z jakieś chamstwo. No. Już mogliby w ogóle świat nie dać. Świat zwariował. Jakiś plasterek. Plasterek ribeye'a. Nie wiem co. No, steki są dobre, nie? No, ale nieważne. Ludzie się obrażą, wiesz. Weganie się obrażą. Weganie są tacy, wiesz. Mamy pastę z selera. Nie no, z selera robią rybę, się dowiedziałem ostatnio, że weganie z selera robią rybę. Wykonałbyś to, że z selera robisz rybę? I jak to, ale trzeba ją wyrzeźbić sobie w tym selerze? No właśnie, czy? Chyba tak. Rzeźbią i w jajku, i w bułce tartej. Mhm. Fish and chips, no kurwa, nie pierdę. Fish and chips. Straszne. W Stanach Zjednoczonych jakiś fast food robi marchew z wołowiny. Tak jakbyście chcieli w drugą stronę pójść z tym tematem. To mi pasuje. True story. To mi pasuje. Ale to brzmi jak jakaś dywersja, kurde. Tak, tak, to jest... Że weganie przychodzą, mówią... Chodzi, żeby wkurzyć wegan. A jak ty do tego podchodzisz, że jakby... Marchew że jakbyś wegan. Nie jadł mięsa, to by nie zabito tych zwierząt, czy w ogóle by... Ja w ogóle mam swój pomysł. Ale poczekaj, no, bo ja mam z tym problem. Bo to zawsze mi tak mówią, że jakbym nie jadł tego mięsa, to te zwierzęta by żyły, a ja wtedy mówię, że w ogóle by nie żyły, bo w ogóle by nie było ich na świecie. No i wtedy tam ci mówią, że oj, to nawet jest lepsze niż takie życie po to tylko, żeby cię zrażnęli. Co myślę, w czym lepsze? Chyba lepiej pożyć nawet. Ja sobie myślę, że oczywiście najłatwiej jest ciachać, wiesz, tępą maczetą, bo po prostu nie umiemy inaczej. Natomiast fajnie by było się bardziej zagłębić i na przykład stwierdzić, dobra, niech będzie mięso, ale będzie na przykład bardzo drogie. Albo będzie mięso, ale nie, po prostu nie może być ferm kurzych, tylko mogą być, nie wiem, jakieś pojedyncze kurczaki, które przez to kosztują bardzo drogo. No i nie ma mięsa, no co? Jeżeli chcemy się pozbyć takiego, wiesz, Czyli mięso dla bogaczy. Mięso dla bogatych, oczywiście. Jak prezesura w KTS weszło, jak inne rzeczy. I my będziemy się we dwóch umawiać na steki, a ludzie będą patrzeć przez szybę i się oblizywać. No ale steki i tak są drogie, prawda? Stosunkowo. Dobrze. No ale... No idziesz do knajpy, masz... To weźmiemy makaron z kurczakiem, a ludzie będą patrzeć przez szybę. O, albo zjadł. No tak, no. No nie wiem, no to fajny jest... Fajny pomysł. No, to jest jakiś pomysł. Nie mówię, że to jest dobry pomysł. Po prostu... A potem za 10 lat będzie dokładnie to się wdrożą i będziesz mówił, o, sorry, że cię zaatakowałem wtedy. Nie, no, nie, no, po prostu szukam, kombinuję, no, bo uważam, że to nie jest takie zero-jedynkowe, no. Że nie można jeść mięsa ogólnie. Że jasne, że zwierzęta cierpią i nie powinny cierpieć. No. To nie potrafimy nic z tym zrobić. No, szkoda, że nie potrafimy jakoś tego ukrócić. Bardzo dużo rzeczy robisz w życiu, bardzo dużo programów i stanowisko, i stan futbolu, i Hyde Park, i wiele, wiele innych rzeczy. Na pewno jeszcze masz, które nie są na YouTubie. No bo rozumiem, że mnóstwo rzeczy musisz ogarniać jako dziennikarz, biznesmen. Jak ty tworzysz materiał w takim tempie? I pytanie główne, czy zdarzyło ci się czerpać z jakiegoś mema, żeby dokrasić jakby swój odcinek? Widzisz mema, na którym jest jakiś śmieszny żart i ty ten żart sobie jakby przeistaczasz, żeby ci się, bo by ci pasował na przykład. Miałeś taką sytuację? Chyba nie, żebym się tak zainspirował memem, że z niego zrobiłem odcinek? Nie, że z albo mema odcinek, jakiś? Tylko na przykład masz odcinek o czymś. I puentuję jakimś żartem, który jest kradziony z mema, tak? Tak. I ja teraz powiem, że tak nigdy nie było, a ty wyciągniesz jakiś screen i powiesz tu, tak? Nie jestem tobą. Nie, nie wyciągnę. No to nie. No to dobrze. W Hyde Parku zauważyłem, że bardzo dążysz do prawdy i bardzo ciśniesz w swojego rozmówcę, żeby się natychmiast opowiedział po której ze stron. W sensie, jeżeli on cię miota, to ty jeszcze go dociskasz tym bardziej, dajesz mu proste argumenty. Prostackie wręcz. Czy myślisz, że
ci ludzie mogą mieć w pewnym momencie, ci rozmówcy, problem, żeby ci tak, wiesz, odpowiedzieć. I czy to prostactwo, jak nazwałeś, że ono jest celowym zagraniem, że jest celowo prostackie, żeby ten, żeby tego gościa pobudzić i sprowokować, żeby on sam z sobą zaczął jakąś taką walkę? Znaczy, wiesz, ludzie czasami za bardzo się przywiązują do tego, co mówią ludzie, inni ludzie w telewizji, tak? I na przykład tak mi się wydaje, że zadaniem dziennikarza czasami to jest nawet wyjść na idiotę tylko po to, żeby rozmówca powiedział coś ciekawego. Ty możesz... Cały czas to robię. No, nie wiem, ja wiem, ale ty zawodowo to robisz jakby. Ja zawodowo, ale też teraz, nie? Natomiast ja staram się zawsze mieć inne zdanie niż gość, albo zazwyczaj chcę mieć inne, no żeby była jakaś temperatura tej rozmowy. Rozumiem. Ale a propos Hate Parku, chciałem zrobić eksperyment, jeżeli się zgodzisz. Bo chciałem, żebyś się poczuł jak twój rozmówca. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. I chcesz dać mi pieniądze? Nie. Nie jestem głupi. Inaczej się umawiam. No stówkę chociaż. Nie, no wiem, żebym ci dał, to byś wziął i by było stąski hipokryta. Sam bierze, a sam daje. I to. Dobra. Więc jeżeli się zgodzisz, to zrobimy taki eksperyment. Ja nie wiem, czy to wyjdzie. Możliwe, że to wytniemy, jak nie wyjdzie. A no. Chciałem, żebyś się tak, wiesz, że poczuł, bo ty jesteś takim znany z tego, że przyszpilisz mnie teraz. Dokładnie, że przyszpilasz ludzi i zobaczymy, co się wydarzy. Dobra. Jesteś gotów? No. Dobra. Poproszę o atrybut, no, bez którego nie zrobię tego. Ale nóż? Myślałem, że nóż wyciągasz. Dobra. Ale to specjalnie kupiłeś taki komputer, jak ja mam, żeby tak wyglądało podobnie? Czy? Tak. No poszedłem ze sklepu, mówię, taki komputer jak Stanowski. Jesteś ty wielki z tektury, który trzymasz ten komputer. Dobrze. Co myślisz o telefonach do Hate Parku? Nie miałeś czasem, nie masz czasem takiego wrażenia, jak ktoś dzwoni i się odzywa i robisz, a pierdolę, co za typ. Często. Czasami nie potrafię niestety tego ukryć. Mi piszą wtedy, że jestem chamem. Że jesteś chamem, że ktoś... Bądź miły dla widzów, to z nich żyjesz. Nie możesz takich zrzucać z anteny albo coś. Aha. Tak mówią. A dlaczego oni są w... Nie, najbardziej jeszcze mnie wkurwia te pozdrowienia dla kogoś, kto siedzi obok ciebie. Wiesz, że dzwoni gość i mówi, i czy mogę jeszcze kogoś pozdrowić? No możesz. To pozdrawiam swoją żonę. A gdzie ona jest? No, leży koło mnie. No kurwa, to po co dzwonisz? To powiedz jej, że ją pozdrawiasz. Ale przecież... ty nie wiesz, jak on reaguje na to. A on wykonał 600 połączeń, stary, żeby ją pozdrowić. Czeka, żona mówi, Jarek, no może nie Jarek, bo on nie ma żonki. Jacek, przestań tam dzwonić, nigdy się nie dzwonisz, mnóstwo osób tam dzwoni, przestań dzwonić. Zobaczysz, że kiedyś się dzwonię, zobaczysz. W końcu się dodzwania, robi do niej... I chciałem pozdrowić żonę i robi don i dla nich to jest i ona robi, wiesz, i że to jest najlepsza rocznica w życiu, nie? Rozumiesz, że to jest dla ludzi taka ważna rzecz. Nie uważasz, że tak może być? Zmieniłeś teraz postrzeganie moje tych telefonów. A dlaczego w takim razie macie te telefony? Wiesz co, wydaje mi się, że generalnie telefony są bardzo spoko. Znaczy, możemy się śmiać z niektórych, ale większość z nich jest spoko. Poza tym, gdybyśmy nie mieli telefonów, to byłby to taki zwyczajny format jak ten teraz, nie? Jak milion w sieci. Nie? Poza tym, nie no, wiesz... Ja mam żywych ludzi, nie? Chcemy... Na widowni. I ten przycisk do braw. No, ale dobra, czyli, ale zarabiacie też na tym, nie? W sensie zarabiacie na, zarabiamy. Na telefonii? Nie, że co, że dzwonią? Płatne połączenie? Nie, to nie? Jest, nie zarabiamy na tym. To jest bezpłatne połączenie? No. A byśmy zrobili takie, jak kiedyś, nie? Audiotele, no. 4,80 za minutę. A za drugą już jest 7, jak w parkomacie. No. Kurwa, co się dzieje? A wiesz, że kiedyś, jak zacząłem pracę w przeglądzie sportowym, wtedy były takie telefony, to można było dzwonić właśnie 0700, 0800. No. I one były bardzo drogie. Były. I ja czasami sobie z redakcji dzwoniłem i Kasię Figurę słuchałem. I to tam nabijało tam rachunek. To nie moje. Co ty gadasz? No. Kasia Figura, kojarzysz? Kojarzę. Kasia Figura normalnie gadała ci? Gadała. Na tych telefonach? Tych no. I ty sobie jej słuchasz? Ja jeszcze siedziałem w pracy i słuchałem. Dobra, szczerze, co cię bardziej podniecało? Kasia Figura czy to, że... Pozdrawiam żonę. Okej,
No dobrze. Czyli nie myśleliście, nie mieliście takiego głosowania burzliwego w ekipie, że niech te telewody będą. Nie, zostawmy. Nie. Nie, było, nie, no, robimy. Wiesz, fajne jest to, że zapraszamy czasami ludzi, którzy naprawdę dla jakiegoś środowiska są znaczącymi postaciami. I że ktoś może naprawdę z nimi porozmawiać. Raz w życiu może zadzwonić, nie wiem, do Andrzeja Bargiela, tak? Ja interesuję się himalaizmem i może zadać mu pytanie. No bez tego, poza tym bez tego musiałbym się przygotowywać do tych programów. A tak to ludzie dzwonią, a ja sobie siedzę. Odbieramy telefon. Usłyszę. I odfajkowane. Wyobraźcie sobie, że jest Andrzej Bargiel i jest telefon. Andrzej, szybko, jestem na 2000-niku. Słuchaj, powiedz mi. Tracę tlen, co mam robić? Super, że się zadzwonił. Na 2000-niku to widzę, że... Dzwonię od dwóch dni, słuchaj. Widzę, że jesteś ten, wyczynowym wspinaczem. Ja jestem polskim, wiesz? Jak patriota. Na 2000 metrów już do 2500, do 2, nie no, nie mogę powiedzieć, 2499. Wszedłeś na rysy? Na rysy wszedłem, no. Do morskiego oka? Mówię, zajebiście. Ale nie, no co ty, nie ale wiem. Ale bryszką, nie? Nie, no, okay. Na piechotę. No. Dobrze. Jesteście ekipą, która tworzy kanał sportowy. Ty, pan Smokowski, pan Borek, tak. Pan Pol. Tak. Z kim najlepiej ci się pracuje z tej trójki? Ale pytanie, żeś dał. I co, jak powiem, że z każdym, to wyjdę na lamusa? Dokładnie. No, i nie mogę teraz powiedzieć, że z każdym. No. A co nie powiem, to będzie źle. No. A jeszcze drugie pytanie jest takie, wiesz. Aha. No. A potem będzie z którym najgorzej? Tak. Spierdam. Kurde, ty z fachura, to nie da się ciebie podejść. Czyli nie powiesz? Nie. Dobra, czyli wyszedłeś na lamusa, nawet nie powiedziałeś. Nie. Już mogę powiedzieć, że z każdym. No teraz oni oglądają to i mają takie, i mają ciebie obok. A możemy nagrać na przykład, że trzy odpowiedzi różne. I na przykład zrobimy takie geotargetowanie, że jak Smoku mieszka na Wawrze, to on obejrzy i ja powiem, że... Że z nim? Jeżeli jest taka technologia, no to ja nie mam nic przeciwko. A Mati mieszka tam gdzie indziej, to on usłyszy, że... I oni we trzech dumni tacy tak. Chodzą. Cześć, Stano, cześć. O to ci chodzi. A to było dobre, gdyby tak się dało nagrywać. Ale ten... no dobra, ale a propos tej trójki twoich przyjaciół. Zagramy w grę. Ta gra polega na... No to jest znana gra. Ona jest głupia, ale zagramy w nią. Tak czy siak. No to najbardziej lubię w głupie grać. Bo mądre nie umiem. Super. Smokowski, Borek, Pol. Kogo poślubisz? Z kim się prześpisz? Kogo zabijesz? I dlaczego? O kurwa. Ty się włączy. Słuchaj, no ostatnio zrobiono taką przeróbkę nas. Aha, gdybyśmy byli kobietami. A chleb, proszę pani, ile kosztuje? Ja pani powiem. Gdybyśmy byli kobietami, to przerobiono nasze twarze w takiej aplikacji. I moim zdaniem najbardziej atrakcyjny by mi Chopo. Jak co? Jak wasze, jak nasze przerobiono nas na kobiety, wiesz, twarze zmieniono. To Michał Pol byłby najładniejszą kobietą? Tak mi się wydaje, że Michał był najbardziej atrakcyjny. Czyli przespałbyś się z nim, czy byś go poślubił? Nie, no chodzi o sam seks. Dobra, rozumiem. Pol zbiera rzeczy. No na razie, trzymaj się. Poza tym, wiesz, on jest kudłaty, to można sobie wyobrazić, że to... No ale jednak usieje, nie? Jakby nie było. Jakby nie było, to tak. No to wiesz, to taka... No dobra, no wiesz, różne kobiety są. Ale rozumiem, dobrze. No to poślubiłbyś... A ślub i co jeszcze jest? Zabójstwo. No. Ale jego bym sam oddał, czy razem z nim kogoś? Nie. Masz trzech, jednego poślubiasz, drugiego jakby seks i trzeciego zabójstwo. Okej. Okay. No to myślę... To ślub i zabójstwo. I dlaczego? Poczekaj. No myślę, że ten, że... Że ślub to ze Smokiem. Bo on taki ciepły facet, nie? Wiesz. I wydaje mi się nawet, że umie gotować. Wydaje ci się? Nie wiesz, czy twój przyjaciel umie? Nie wiem. Wydaje mi się, że umie gotować, więc z nim spoko. Bo Mati by nic nie ugotował. To wiesz, to... Chodzi ci o ugotowanie? Dlatego byś poślubił kolegę? A co się w małżeństwie? Bo gotuje? A co się robi jeszcze w małżeństwie? Różne rzeczy. Co? No kurde, się chodzi do kina, się chodzi na... Lata się gdzieś, jeździ na jakieś wakacje, się chodzi do parku, na spacery, się rozprawia o tym, co się ostatnio przeczytało, zobaczyło, posłuchało. Chodzi się na koncerty, razem się je przeżywa. Co ty teraz? Muszę zadzwonić do żony, że ostatnie 13 lat zmarnowałeś. Znaczy nie wy, bo my tylko jemy. Słuchaj, możesz oprócz gotowania nie, no, coś robić. Nie, a ten, no.
A zabić to Matiego, żeby przejąć jego furę sportową. Znaczy nie sportową, tylko dużą czarną. Dużą czarną ma? No. A co ma, możemy powiedzieć? Range Rovera ładnego ma. Range Rovera? To bym go zabił, żeby zabrać kluczyki. To Land Rover jest większy. To no, ma Range Rover? Ma Range Rovera, no. Się mówi Range Rover? A może Range, nie wiem. Zależy. Ja się nie znam. Ale to, no tak, odpowiedziałem ci. Dobrze. Szanuję to. Dziękuję. Zobaczymy, co na to twoi koledzy. Jak wrócisz? Na koniec zawsze zadaję gościowi pytanie. Mhm. Ono zawsze jest takie samo. Możesz się chwilę zastanowić, jak to jest. Zajebiście. Nie musisz wymyślać pytań. No jedno mam takie, że na koniec zawsze to samo. No. Ja muszę też tak wprowadzić. Do każdego coś pasuje. Takiego. Nie możesz wprowadzić, bo to ja mam. Wiesz, to jest plagiat. Pytanie brzmi. Czy gdybyś mógł się cofnąć w czasie teraz i małemu Krzysiowi, sobie, coś przekazać, jedną rzecz powiedzieć, to co to by było? Nic się nie zmieniaj. Moim gościem był Krzysztof Stanowski. Wielkie brawa. Ja chciałem nawiązać do narcyzmu. Ja nawiąż, bo jeszcze lecą kamery. A wyszedłem naprawdę na narcyzach, którym nie jestem. Krzychu dzisiaj wróci. O kurwa, a może jestem narcyzmem. Nie, ja uważam, że nie jesteś. Tak? Tak. Ale uważam, że jesteś bardzo pewny siebie. Ale też uważam, że jesteś tym bardziej pewny siebie, im bardziej czujesz, że na to sam zapracowałeś, tam gdzie jesteś. Dziękuję, to jest bardzo miłe, co mówisz. Bo to jest poza kamerami. A, okej. Okay. Żartuję. Dziękuję ci bardzo. No było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że tobie również. Ludziom się chyba też podobało. Dziękuję. Mam nadzieję, że widzom też się podobało. I co? No i mam nadzieję, że do zobaczenia rychłego. W Hate Kiedyś Parku. Gdzieś. W Hate Parku albo gdzieś. No, jak się dodzwonię, nie? Dziękuję ci bardzo. Bardzo miło. Dziękuję.